Dzień dobry. Dzisiaj taki krótki, smutny film. Nie mam za bardzo kiedy poskładać filmów z GR-a, także coś mamy zastępczego na tę chwilę. To jest RAV4 z 2005 roku. Samochód krajowy, salonowy. Tak wygląda w nim przedni kielich. Pytanie teraz, kto dał temu przegląd techniczny, który jest oczywiście aktualny. No i teraz tak, auto doinwestowane mechanicznie, ma sporo nowych rzeczy, ma świeże opony, ma hamulce, ma amortyzatory i tak dalej, tylko że nie ma kielicha. Ja bym nic nie mówił, ale to miejsce, widzicie, ono się już rozwarstwiło, w związku z czym cały, pomijam grubość tej rdzy tutaj w tym miejscu i tą dziurę z przodu, czyli ten kielich się trzyma, powiedzmy to dęko kielicha się trzyma na jakichś 3-4 zgrzewach. No i tak, auto jest pognite, jeździ, nic mu się zasadniczo nie dzieje. Pan diagnosta nie zauważył, albo zauważył, no ale co miał zrobić? A zrobienie tego, no to trzeba by wyjąć silnik, trzeba by wymienić kielich. No i pytanie, czy w aucie, które od spodu wygląda prawie że tak samo, jest sens jeszcze to robić. To jest też odpowiedź na to, dlaczego ściągamy zawieszenie przy konserwacji i dlaczego robimy właśnie tam u góry kielichy i składamy to później na woskach, żeby właśnie nie mieć takich przyjemności jak tutaj. Jeszcze może na szybko sobie zajrzymy pod podwozie w tym samochodzie. Ono wygląda tak, czyli tutaj w miarę jakoś nawet przyzwoicie. Ale jak sobie przejdziemy do tyłu, to ta przyzwoitość się zamienia już w nieprzyzwoitość. Tak wygląda z tyłu nad wydechem. Tak wyglądają podłużnice. No, czyli ogólnie nie ma za bardzo co zbierać. No a takie było ładne RAV4.